Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam, abyście zasubskrybowali kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. A dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Konflikt. Komiks, który został stworzony przez Edytę Bystroń, naszą polską autorkę, twórczynię. Natomiast sam komiks został wydany przez wydawnictwo Granda. Komiks prezentuje się w sposób następujący, tak jak widzimy. Tutaj mam jego grzbiet oraz oczywiście tył okładki. Cena okładkowa to 44,90. Jeżeli by Was ta pozycja zainteresowała, link w opisie, gdzie moglibyście kupić. I tutaj jeszcze rozkładając to, oczywiście możemy zauważyć, ja często na to zwracam uwagę, że jest to okładka taka jakby dwustronna w pewnym sensie, gdyż to, co tutaj mamy zauważalne, jest oczywiście też kontynuowane tutaj na drugiej stronie, czyli na tyle okładki. Komik został wydany w twardej oprawie, bardzo ładnie, powiem szczerze zresztą, a sama jego, nazwijmy to, fabuła jest dość specyficzna, bym powiedział, ale taka prawdziwa, życiowa. Niekiedy właśnie używam tego typu określeń. Przytaczając Wam to, chciałbym Wam przeczytać to, co jest napisane, jeśli chodzi tutaj o adnotacji do Edyty Bystroń. Rysowniczka, twórczyni komiksów, w swojej twórczości porusza zagadnienia z dziedziny szeroko pojętej problematyki społecznej. Kwestie związane z niesprawiedliwością systemu władzy czy eksploatacją zwierząt. Większość jej komiksów ma formę publikacji niezależnej. I tak to, moi kochani, się prezentuje. Komiks jest trudny, nie będzie na pewno przystępny dla każdego. Ja powiem szczerze, jeśli chodzi o tą stronę szczególnie fabularną, tak, to powiem szczerze, że czytało mi się to dobrze, bo faktycznie jest tutaj poruszanych wiele takich historii, elementów właśnie tych społecznych i trudności codziennego życia, gdzie naprawdę te konflikty faktycznie mają miejsce i się pojawiają. Jest wiele takich opowiastek, ale na przykład coś, co jest teraz bardzo takie na czasie i dotyka to przede wszystkim starszych ludzi, czyli te takie rozmowy jakieś, gdzie dzwoni jakiś młody mężczyzna, wyczuwa tak, że starsza osoba jest, powiedzmy, podatna na jakieś tam bodźce zewnętrzne, proponuje jej wszelkiej maści przedmioty, różne jakieś gadżety, prawda? Oczywiście ona musi to za to zapłacić, mimo że sama nie ma wiele pieniędzy, ale podpisuje umowę, tak? A on, czym więcej takich osób wkręci w to na przykład, no to wtedy ma z tego dodatkową wypłatę, dodatkowe pieniążki. Inna historia, kiedy matka po urodzeniu dziecka na przykład pracuje przy tym dziecku, wykonuje jakieś czynności, przebierze je, prawda? Ale tak naprawdę ma go niekiedy dość i najchętniej chciałaby się go, na swój sposób, użyjmy brutalnie określenia, pozbyć, aczkolwiek kiedy przytula je do siebie, no to jednak stwierdza, że jednak by tego nie zrobiła. Inna sytuacja, kiedy matka kosztem właśnie dziecka próbuje uzmysłowić sobie i dziecku, że dziecko jest na przykład chore, a wcale tak naprawdę nie jest, ale mimo tego, że lekarz, prawda, mówi, że jest wszystko ok, wyniki są w porządku, to matka i tak doszukuje się czegoś, że nie, tak nie jest, że nie mamy racji, albo ogólnie rzecz biorąc znęcanie się tak starszych czy silniejszych na młodszych osobach, wyśmiewanie ich i ciągle konfliktowanie się z nimi. Także mówię, tego typu przykładów i historii w tym komiksie jest naprawdę sporo i to jest naprawdę takie prawdziwe, można by powiedzieć. I tutaj czytając to, naprawdę można zrozumieć to jeszcze bardziej, zagłębić się w tym. Niekiedy pewne rzeczy są, jeśli mamy to szczęście, tak obok nas, my ich tak naprawdę nie doświadczamy. Tutaj w tym komiksie właśnie mamy możliwość poznania tego i zauważenia, w końcu zrozumienia, że tego typu problemy życia codziennego naprawdę mają miejsce i niekiedy nie jesteśmy w stanie od nich uciec. Dlatego pod tym względem, jeśli chodzi o tą fabułę, naprawdę jest to ciekawa pozycja i tutaj myślę, że warto czasami się z czymś takim zaznajmić, aby być świadomym tego, jaki jest ten problem codziennego życia. Co do samej strony tej wizualnej, tutaj zapewne część z Was będzie kręciło nosem. Nie wiem, czemu akurat tak to zostało
zrobione, czemu właśnie w tym kierunku poszła Edyta Bystroń, nie mi oceniać, ale rysunki są no, dość specyficzne, niekiedy może nie takie, bym powiedział, karykaturalne, ale na pewno dla niektórych będą trudne w odbiorze. Ja mam tego świadomość. Ja czytając bardzo wiele komiksów, czasami po prostu nie zwracam aż na to tak uwagę i niekiedy doceniam albo rozumiem, dlaczego taki właśnie zabieg został zastosowany w danym komiksie. Tutaj są bardzo trudne tematy i uważam, że ten styl rysowania, pokazujący właśnie to wszystko, też jak najbardziej ma logiczne jakieś wytłumaczenie i jest to sensowne, że właśnie taki styl artystyczny został tutaj zastosowany. Trudność tego właśnie tej pozycji, tak? Trudność czytania tej pozycji, jakim jest komiks Konflikt, jak najbardziej tutaj uważam pasuje właśnie do tego, co zostało nam przedstawione, więc myślę, że część z Was to zrozumie i nie krytykujmy tego stylu artystycznego, bo on jakieś tam logiczne, uważam, uzasadnienie tutaj, że się w taki, a nie inny sposób pojawia, jak najbardziej jest na miejscu. Takie jest moje oczywiście zdanie. Każdy ma prawo do swojej opinii. Ja nie ukrywam, że jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie i jak się odniesiecie do tego. Bardzo chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat. I po prostu czekam, co napiszecie. Jeszcze kilka przykładowych rysunków dla was, aby każdy mógł się zaznajmić. Tutaj widzimy, generalnie komiks jest czarno-biały, niekiedy pojawiają się jakieś tam kolory, prawda? Ale to wszystko zależy od danej historii, która tutaj jest nam prezentowana. Także tak to, moi kochani, wygląda, jeżeli chodzi o ten komiks. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Tak jak mówię, gdyby was to zainteresowało, gdybyście chcieli poznać tą pozycję, to jak najbardziej link w opisie do strony, gdzie możecie sobie kupić ten komiks, bo dlaczego by nie? Sami się przekonajcie, jak jest z tym konfliktem. Także gorąco was do tego oczywiście zachęcam, dziękując raz jeszcze, że obejrzeliście ten materiał. Skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, tak jak wspomniałem. Jestem bardzo ciekaw waszego zdania, co sądzicie na ten temat, czy znacie tego typu historie z życia codziennego może, a jeżeli nie, no to może chcielibyście je właśnie poznać w tym komiksie. Także tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo. Zachęcam oczywiście także, gdybyście mieli ochotę, abyście zaglądali na stronę lubiekomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Tymczasem z wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Będzie ich troszeczkę na moim kanale, także kontynuujemy dalej dalszą pracę. Oczywiście dziękuję wam bardzo i widzimy się niebawem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.